Sprawę. Dziękuję. Po kolei bym się odniósł do tych pytań. Szanowny Panie Radny, jeśli chodzi o środki, o jakie środki zwraca się klub, jakie środki prosi klub dzisiaj. Ja będę dziękował za każdy grosz, który klub ewentualnie jako pomoc otrzyma. Każdą pomoc, jaką klub otrzyma, to będzie naprawdę w naszym budżecie niezwykle skromnym na dokończenie czy rozpoczęcie właściwie sezonu, a dokończenie roku ważna sprawa. Czy nie będę odnosił się do tego, czy komornik zajął nam konto, czy nie zajął. Stwierdzę tylko, że zobowiązania wobec jednego z biur podróży, które woziło zawodników Narwi w latach 2009, według mojej wiedzy, końcówka 2008 roku, 2009 i 10, jest wymagalne. Jeśli chodzi o transfery, to było pytanie od pana radnego Giersa, to powiem tyle, to będzie też po części odpowiedź na pytanie, jaki jest plan. Ja, obejmując fotel prezesa tego klubu, mówiłem o tym, że pewnie nie uda się znaleźć w Ostrołęce czy okolicach firmy, która będzie chciała sama dokładać do budżetu naszego klubu. Mówiłem o 10-15 firmach, które systematycznie na konto klubu wpłacą 200, 300 czy 500 zł. To miesięcznie, w miesięcznym zestawieniu przy 15 firmach i wpłacie każdej z firm, to daje 7,5 tysiąca złotych. Łatwo to sobie przemnożyć przez 12 miesięcy. To jest naprawdę olbrzymie, to są naprawdę olbrzymie pieniądze. Jeśli chodzi o ruch odnośnie oszczędności, to muszę powiedzieć, niektórzy mówią, że to kolejne zaniedbania ze strony zarządu. Zrezygnowaliśmy ze wszystkich zawodników, którzy dojeżdżali do nas, choć koszt ich gry to był często koszt biletu miesięcznego. Mówimy o takich pieniądzach. To są takie środki, które są przeznaczane dla tych zawodników. Płacimy im po prostu za bilet miesięczny, płacimy im za dojazd. Niektórzy z tych zawodników są zatrudnieni często w prywatnych firmach w mieście, nie żyją tylko z klubu. Nie znam takiej sytuacji, jeśli chodzi o seniorską drużynę, żeby zawodnik, który gra w naszym klubie, bo nie mówię w ogóle o grupach młodzieżowych, mówię teraz o drużynie seniorskiej, żeby żył tylko z tego, co zarabia w klubie. To jest niemożliwe. Ci zawodnicy otrzymują pieniądze tylko za używanie swojego sprzętu, za pranie, otrzymują tak zwane ekwiwalenty. Za obuwie, które kupują, za rzeczy, które są im potrzebne do grania w tym klubie. Jeśli chodzi o zobowiązanie w roku 2011, łatwo sobie to policzyć, jeśli około 80 tysięcy zostało spłacone przez rok, a dług jest około 165, to wiadomo, jakie było zadłużenie, kiedy ten zarząd przejmował stery w tym klubie. 245 tysięcy złotych tyle wynosiło. W roku 2011, 16 lipca. Ja nie chciałbym podnosić tego, za jakiego zarządu ten dług powstawał i w jakim czasie. Ten dług powstał do roku 2011. Rozumiem, że od czasu... Nie od powstania klubu. Powstania klubu. Nie od powstania klubu.
jeśli chodzi o pomysł, z upadłością. Szanowni Państwo, to trzeba takiego klubu nie można traktować jako przedsiębiorstwa, które można ogłosić upadłość. To tak jak pani radna powiedziała, to jest 150 dzieciaków. Oni przychodzą, to są ostrołęcy przedsiębiorcy, którzy zaufali temu klubowi. Zaufali, można powiedzieć, i miastu, bo klub, choć w nazwie ma miejski, to no, jest w jakiś sposób z miastem powiązany. Ma nazwę naszego miasta i no, dla mnie przynajmniej jest to honorowa sprawa. To są przedsiębiorcy, którzy nam uwierzyli i teraz co z tym zrobić? Powiedzieć, że ogłaszamy upadłość i mówimy im, no jutro będziemy jeździć, ale te zobowiązania nam przepadają, wam przepadają, no tak chyba się nie da. Jeśli chodzi o roczniki, które grają w naszym klubie, do 16.29 było to 5 roczników, panie redaktorze. 1996, 97, 98, 2001 i 2002. Nie będę się odnosił do pana informacji, co powiedział prezes jakiegoś klubu. Ja mam wiedzę na 16.29. Być może pan ma już świeższą. Jeśli chodzi o kwotę na dokończenie sezonu 5 drużyn młodzieżowych i drużyny seniorskiej, tu oczywiście wchodzi również koszt kadry szkoleniowej. Ta kwota tak do końca, tak jak tutaj padło, nie jest do końca policzalna, bo nie wiadomo, ile do końca roku zawodnicy odbędą treningów, jak długo te treningi będą trwały i ile razy spotkają się na przykład na meczach sparingowych, gdzie ponosi się dodatkowe opłaty, czy też za wyjazd, czy za boiska. To jest, taką kwotę można określić około, jest to do zakończenia, do końca roku. Ja sobie tutaj tak zrobiłem taki wykaz. Koszt wyjazdów drużyny seniorów jest to około 2000 km. Daje to kwotę około 7000 zł plus minus w zależności od tego, jak klub wynegocjuje z przewoźnikiem. Koszt wyjazdów drużyn młodzieżowych jest to około 4400 km. Zaznaczam, że drużyny młodzieżowe nie jeżdżą dużym autokarem, zawsze jeżdżą małym. Zresztą tak dzieje się również z drużyną seniorów. Koszt organizacji spotkań, proszę Państwa, jedno spotkanie, które jest organizowane w Ostrołęce, jedno spotkanie, mecz piłkarski na stadionie przy ulicy Witosa. Klub, który funkcjonował jeszcze niedawno w trzeciej lidze, takie spotkanie, organizacja takiego spotkania, jest to koszt blisko 2000 zł. 2000 zł. Kosztują sędziowie, boisko, opieka medyczna, a takich spotkań w roli gospodarza rozgrywa się 8 lub 7 wyjazdowych. Koszt wyjazdowego spotkania jest bliski temu kosztowi, takiemu kosztowi, który wypłaca się tutaj na miejscu, jak organizuje się spotkanie w roli gospodarza. Łatwo sobie policzyć. Organizacja samych spotkań i wyjazdy to jest 15 meczy, średnio po 2000 plus minus. Do tego dochodzą jeszcze przecież spotkania grup młodzieżowych. Ja wspomniałem o 15 meczach drużyny seniorskiej. Jest takich spotkań w naszych rocznikach około 20. Tutaj są dużo mniejsze koszta, bo i stawki są inne. Do tego dochodzą opłaty za obiekty, bo przecież zawodnicy klubu cały czas trenują. Trenuje również młodzież. Tych treningów ja wyliczyłem sobie do końca roku około 80, jeśli chodzi o seniorów, i blisko 140, jeśli chodzi o młodzież. Jest to koszt około 85 tysięcy złotych. Żeby, nie wiem, czy w ogóle jestem upoważniony do tego, aby
wymieniać nazwę firmy, która funkcjonuje również w klubie Świdnowy Dwór Mazowiecki. Jeśli pan redaktor troszeczkę się potrudzi, to myślę, że nie będzie kłopotem, aby nazwę tej firmy ustalić. Odpowiedziałem też, jakie są koszta, bo funkcjonowania klubu, ja mówię o dokończeniu, czyli o połowie roku, koszty funkcjonowania łatwo policzyć, przemnożąc to, o czym powiedziałem, przez dwa. Jeśli chodzi o zadłużenie i na przykład o MOSiR, w roku 2011 było to zadłużenie w kwocie 51 977 zł. Dziś, tak jak wspomniałem, jest 142 900. I jest to zadłużenie od roku 2009 do lipca 2011. Podobnie jest odnośnie innych zobowiązań. Jest to zadłużenie od roku 2009 do roku 2011 do lipca. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie chciałbym być postrzegany, że chcę uciąć dyskusję, ale sądzę, że powinniśmy zbliżać się do zakończenia